No i jak? Fajniej było jednak z klasą, czy fajniej tak indywidualnie? Niestety nie umiałam pogodzić tego, jak chodziłam do normalnej klasy. No jednak było trochę fajnie z klasą, wiadomo, raźniej. Raźniej się zawsze uczyć tak w grupie, ale tak jest o wiele łatwiej. No wiadomo, wszystko muszę nadrobić, więc no po prostu mam więcej czasu na to, żeby sobie nadrobić te rzeczy i jakby ten program jest trochę przystosowany do mojego grafiku. Nie jesteś w ogóle zmęczona show biznesem, no bo jednak te wieczorne koncerty, ta ilość eventów, a jesteś bardzo młodą osobą. Nie, koncerty to jest to, co kocham robić i przede wszystkim właśnie do tego przykuwam największą uwagę i bardzo się cieszę, że mogę to robić. To jest najlepsze, co mnie po prostu spotkało w życiu. Wiele osób obawia się o twoją przyszłość, a ty jak ją widzisz? Moją przyszłość, ja robię swoje, nagrywam dalej piosenki, będzie co ma być, ale robię swoje po prostu.